Proszę Państwa, ja chciałem przedstawić referat poświęcony właśnie włościanom w ruchu ludowym, zaczynając od początku, od okresu zaborów, powiedzieć, jak ten ruch ludowy był w gruncie rzeczy niejednoznaczny ideologicznie. W ruchu narodowym czy ludowym? W ruchu narodowym włościanów, tak. Jaki był ruch, jakie ten ruch ludowy, który się kształtował, był niejednoznaczny, mógł w różną stronę iść. Chciałem powiedzieć trzy ciekawe moim zdaniem biografie Mateusza Manterysa, chociażby Józefa Nakoniecznego i Ludwika Dobii. Chciałem ich tak przedstawić, ale biorąc pod uwagę tutaj bardzo wiele różnych ciekawych referatów dotyczących wyboru prezydenta w grudniu 2022 roku i większości polskiej, uznałem, że jednak powiem trochę na ten temat, trochę pozwolę sobie tak improwizować i tak troszkę się odnieść też trochę do referatów moich poprzedników. Bo myślę, że to mogłoby to powiększyć szerzej wiedzę na ten temat i to będzie takie fajne i ożywcze intelektualnie. No bo tak. 19 rok, wybory do Sejmu Ustawodawczego. Jak wiemy, najwięcej posłów początkowo miała endecja i jej sojusznicy. Czasem jednak największym klubem stało się Polskie Stronnictwo Ludowe Piast. Miało ponad 100 przedstawicieli w Sejmie Ustawodawczym, bo największym klubem. Wynikało to z tego, że do PSL Piast dołączyli przedstawiciele PSL Wyzwolenie na czele z Maciejem Ratajem, Janem Dębskim i Stanisławem Osieckim. Także niektórzy włościanie z Klubu Narodowego przeszli. Także powstało Narodowe Zjednoczenie Ludowe Leopolda Skulskiego. Ruch ludowy skoncentrował się głównie właśnie wokół PSL Piast i tak naprawdę w gruncie rzeczy Wincenty Witos został premierem tego rządu obrony narodowej nie tylko dlatego, że był włościaninem, ale także przede wszystkim dlatego, że kierował najsilniejszym klubem poselskim. Jest to dosyć istotne z tego względu, że Witos w okresie Sejmu Ustawodawczego wszedł w sojusz polityczny z Piłsudskim. Ten sojusz polityczny był przejawem pragmatyzmu jednego i drugiego. Wynikał z tego, że dla Piłsudskiego celem było niedopuszczenie endecji do władzy w państwie. A dla Witosa była to szansa na zdobycie większości i tego, żeby jego partia była decydująca. Piłsudski zapraszał różnych działaczy ludowych, którzy byli z nim w jakiś sposób zaprzyjaźnieni, chociażby Jana Dębskiego, którego biografię pisałem. Rozmawiali, prowadzili różne negocjacje. Była wizja taka, że w kolejnej kadencji, tej kadencji pierwszego Sejmu nowej, będzie silne PSL Piast i sojusznicy, którzy będą razem z nim tworzyć przyszły rząd. I w ten sposób narodowa demokracja nie będzie dopuszczona do władzy. Taka była koncepcja Piłsudskiego i była to także wygodna rzecz dla obozu Witosa. Bo Witos patrzył na tą sprawę i tak samo piastowcy pragmatycznie. Dlatego także, jak byłem w listopadzie wybory 22 roku do Sejmu pierwszej kadencji, w ramach porozumienia z Piłsudskim, z list PSL Piast będą startowali różni wspomniani już przez panów działacze, Bogusław Miedziński, Karol Polakiewicz, ale również Stanisław Wojciechowski. Oni będą biegali się o miejsca na listach wyborczych, z tych list wyborczych i na przykład Polakiewicz i Miedziński będą mieli bardzo dobre miejsca, bo będą mieli miejsca na liście państwowej. Lista państwowa, wysokie miejsce na liście państwowej gwarantowało, ze względu na tą specyfikę ordynacji wyborczej. W związku z tym, że pan idzie, to jeszcze powiem panu jedną rzecz. Tak, ale to powiem od razu. Maciej Rataj popierał koalicję z endecją przed wyborami do tego. Widać to w jego pamiętniku, więc chciałbym to... Nie chcę tutaj mówić, bo oczywiście ma pan rację w jego tym, że miał swoją frakcję bardziej lewicową i tak dalej, ale on akurat popierał tą koncepcję akurat wtedy współpracy z Narodową Demokracją. Widać to w jego pamiętniku, bo też podszedł do tego pragmatycznie. No dobrze, ale wrócę do tematu tutaj związanego z PSL Piastem. I te wybory w gruncie rzeczy zaskoczyły środowisko piastowców i w ogóle klasy politycznej ze względu właśnie na wielki sukces bloku mniejszości narodowych.
I przewróciły w ogóle tą początkową układankę Piłsudskiego, która zakładała, że wokół PSL-Piast powstanie ten rząd centrolewicowy. Wtedy dla Witosa pojawiła się nowa możliwość rządu współpracy z Narodową Demokracją, którą dotychczas wcześniej ostro rywalizowali o wpływy na wsi. No bo w gruncie rzeczy te programy też były podobne. Właśnie ja tu w swoim tym referacie wstępnym chciałem powiedzieć, że właśnie tak naprawdę no, Endecja nawiązywała do Włościan i była im bliska. W końcu tego, co mi się wydaje, dla Dmowskiego chłop polski był takim piewcą narodowym, takim właśnie takim prawdziwym. Prawdziwa polskość była na wsi, z tego, co mi się tak kojarzy z różnych wiedzy, którą nabywałem. Więc przewraca się układ polityczny, dochodzi do wyborów na marszałka Sejmu i Senatu i w ramach porozumienia marszałkiem Sejmu został Maciej Rataj, marszałkiem Senatu Wojciech Tromczyński, podzielili się. Wtedy Piłsudski doszedł do wniosku, że należy podjąć kolejną działalność, żeby jakoś tego Witosa zatrzymać w koncepcji takiej bloku centrolewicowego. Piłsudski, który był naturalnym kandydatem na prezydenta, powiedział, że on nie będzie się ubiegał o to stanowisko i zaproponował Witosa na prezydenta. I Witos początkowo był bardzo zainteresowany tą funkcją. Mówi się tak, że to była funkcja żyrandorowa, tak? Że nie miał prezydent wielkich uprawnień, że premier był najważniejszy. Takie są zazwyczaj argumenty. Tylko, że premierzy się co chwilę zmieniali, a prezydent byłby stały. To jest taki clue. No i byłby pierwszym prezydentem w historii kraju. To chyba też taki wymiar by miał symboliczny. Nie tylko Włościanie z premierem, ale także byłby pierwszym w historii prezydentem. Witos był tym zainteresowany. Dochodzi do jego spotkania ze Stanisławem Tugutem, liderem Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenia. Pojawia się myśl, żeby powstał wspólny rząd centrolewicowy. Witos byłby prezydentem, Tugut premierem. Ta koncepcja upada. Myślę, że przede wszystkim ze względu na arytmetykę. Co z tego, że Witos zostałby wybrany prezydentem i jakby rząd nie powstał taki centrolewicowy. No nie miał szans. Mniejszości narodowe by nie weszły do tego gabinetu. Nawet by nie zostały zaproszone, ponieważ tak naprawdę to nie jest tak, że Endecja, prawica nie chciała współpracować z mniejszościami narodowymi. Tak naprawdę inne ugrupowania polityczne też z nimi nie chciały współpracować. Widać to chociażby w rocznych relacjach Bernarda Singera, żydowskiego sprawozdawcy sejmowego. On pisał wyraźnie, nikt nie chce z nami rozmawiać. No, tak było. Więc też nie mówmy, że to tylko prawica i centroprawica nie była za współpracą. Lewica również nie. To mógłby być rząd, który by powstał z poparciem lewicy, centrum, a przy takiej sympatycznemu założeniu, że mniejszości będą go wspierały bądź będą się wstrzymywały. No, dlatego ta koncepcja też nie mogła dojść do siebie. I dlatego Witos, też przekonywany w swoim gronie, nie ubiegał się o stanowisko prezydenta. No i podjęto decyzję, żeby wystawić Stanisława Wojciechowskiego, no, który był jednym z tych czołowych kandydatów. Liczono, że on się znajdzie w ostatniej turze z Zamoyskim, no ale dzięki tam odpowiednim wyliczankom, z tego co właśnie pamiętam, także ze strony endeków, którzy uznali, że doprowadzą właśnie do tego, żeby w tej ostatniej turze znalazł się Narutowicz, a nie Wojciechowski, to dzięki temu prezydentem zostanie Zamoyski. No właśnie wyszło zupełnie odwrotnie niż kalkulowali. No i właśnie, to kolejny mit. Wszyscy mówią, że PSL Piast poparło w całości Narutowicza na prezydenta. To jest nieprawda. Tu jeden z referentów, pan Rękas tak wspomniał, że Jakub Bojko go poparł. Również kilku innych polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast zagłosowało za Zamoyskim lub się wstrzymało, więc to też jest bardzo interesujące i ciekawe wbrew pozorom. Dodam również do tego całego mojego opisu to, że ta decyzja no, wynikała z takiej trudnej sytuacji. Oni za bardzo wiedzieli, jak się znaleźć i prawdopodobnie ulegli właśnie, że wybiorą tego Narutowicza. Ciężko jest stwierdzić właśnie najbardziej takim argumentem, dlaczego oni to zrobili, byłoby właśnie stwierdzenie, że nie chcieli wybierać Ziemianina.
tutaj pan Engelgard wspominał, że jest to, trudno mu w to uwierzyć, prawda? To jest właśnie niejednoznaczne zachowanie. Witos go poparł, ale chyba właśnie faktycznie nie mógł tego przeforsować w swoim klubie. Tak trochę może symbolicznie, a może nie. Nie uważam, żeby to wynikało z tej postawy Piłsudczyków, ponieważ tych Piłsudczyków aż tak wielu nie było. Oni, jak powstanie drugi rząd Witosa, czyli mamy maj 23 roku, oni wyjdą z klubu PSL Piast, wyjdą Piłsudczycy i osoby, które będą jakoś popierały to wyjście, na przykład Jan Domski. Jan Domski, ten znany z pokoju Ryskiego, no nie był Piłsudczykiem, bo w końcu Piłsudski go szczerze nienawidził ze względu na jego rolę jako oficera werbunkowego austro-węgierskiego w trakcie I wojny światowej, a potem jako przewodniczącego tej delegacji pokojowej. Więc to wszystko jest takie bardziej skomplikowane. Była faktycznie grupa Piłsudczyków w klubie PSL Piast. To bardzo często mówiono o nich, że to są tak zwane jajeczka Piłsudskiego. I potem nawet jak ci wyszli, tam Miedziński, Polakiewicz, to dalej mówiono, że tam są jakieś różni tajni agenci. Tutaj właśnie jest bardzo ciekawa rola Macieja Rataja. O nim się mówi, często się go przedstawia jako antagonistę Wincentego Witosa. Chcę państwu powiedzieć, że w tym roku obchodzimy 150-lecie urodzin Wincentego Witosa. Ale obchodzimy również 140-lecie urodzin Macieja Rataja. Kiedy mówimy o Witosie, musimy mówić o Rataju. Kiedy będziemy mówić o Rataju, musimy mówić o Witosie. Tak naprawdę, mimo że oni obaj ze sobą w jakiś sposób rywalizowali, wydawałoby się, że rywalizowali, to oni ze sobą zawsze byli na dobre i na złe. Kiedy Witos miał problemy, chociażby zamach majowy, to Rataj go poparł i nigdy nie robił przeciwko niemu opozycji. Tak samo w latach 30. oni ze sobą kooperowali. To jest w gruncie rzeczy fascynująca relacja polityków, którzy chyba się za bardzo nie lubili, ale ze sobą całe życie się trzymali. Chociaż tutaj to ciekawe, że Witos nigdy za bardzo Rataja nie docenił. Te wspomnienia, które są często cytowane, Witosa z lat 30., pisane w czasie jego emigracji w Czechosłowacji, tu chciałbym państwa ostrzec, jak będą państwo czytali je, to one są ciekawe, wartościowe, ale są pisane przez człowieka trochę sfrustrowanego i nieszczęśliwego, bo przebywającego daleko od swojej ojczyzny, zawiedzionego na swoich współpracownikach i przyjaciołach. Wielu z nich po prostu po zamachu majowym zdradziła go i to w taki sposób często okrutny i bardzo niesympatyczny. Więc tak. Podsumowując, co do tych wyborów pierwszych prezydenckich. Być może gdyby właśnie Wincenty Witos jakoś tam się dokończyło to wszystko i by jakoś się porozumieli, być może on by został prezydentem Polski. Tutaj jeszcze wspomnę, że właśnie tak kiedyś czytałem dziennik Juliusza Zdanowskiego, tutaj był właśnie też cytowany przez pana Engelgarda i tam są fragmenty o Wojciechu Tromczyńskim. No i teraz pytanie, czy Wojciech Tromczyński mógłby zostać prezydentem, gdyby on był w tej ostatniej turze? Pewnie też nie, też pewnie, tylko byłby inny argument. Być może to wynikało z jakichś właśnie kłótni wewnętrznych, rywalizacji. No i ten klub PSL Piast był w gruncie rzeczy podzielony, nie był jednolity, miał bardzo wiele frakcji, one były tam podziały regionalne na Królestwo Polskie, Galicję. To są dosyć skomplikowane sprawy. No dobrze, to z mojej strony taka krótka dygresja na temat roli Ruchu Ludowego i jego współpracy z Narodową Demokracją. Bardzo się cieszę, że w ogóle mam przyjemność uczestniczyć w tej konferencji, ponieważ no, nie tylko to, że są liczne ciekawe referaty, ale postać Maurycego Zamoyska jest bardzo dla mnie interesująca i niestety w takiej przestrzeni publicznej pamiętamy o nim wyłącznie jako kandydaci na prezydenta, po którym doszło te nieszczęśliwe wydarzenia. No i usłyszałem tu pomnik. Myślę, że taki pomnik temu politykowi, dyplomacie się należy. Bardzo dziękuję. Oczywiście referat pisany.